Siemaneczko, drodzy widzowie, z tej strony Bartek oczywiście się kłania. Dzisiaj legenda was kolejny odcinek ze serii Wujkowa Farma z sezonu pierwszego, oczywiście w odcinku 132 już. Dzisiaj będziemy sobie agregatować poletko po oreczce. Jak widzicie, mamy tutaj naszego oczywiście, mojego pięknego John Deere 7530 Premium z obciążnikiem i bez orkowcem, runerem, jak to tam chce, gruberem do uprawy bezorkowej, po orce, jak chcesz to sobie używaj tego sprzętu. Ja będę po orce robił to akurat tym sprzętem. Także tak to wybywa. Będzie, mam nadzieję, będzie elegancki te uprawka. Dzisiaj mamy piątek, wymieści się dostać odcinek z nowej serii, ale niestety się nie udało. Dostanie się go najprawdopodobniej w sobotę albo niedzielę, jak to będzie, jest piątek, także no. Ale ja już nie będę przedłużał, bo już mam minutę wstępu. Jeżeli się wpadli też na moją grupę na Facebooku i serwery, gdzie są mój, jak i moi przyjaciół Patroka i Michała Fanatyka. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału z łapeczką w górę i z dzwoneczkiem, żeby was żaden odcinek i live'ik nie ominął. Będzie mi bardzo miło. Ja sobie już widzę, że mam słuchawki nawet za głośno. Dobra. Oczywiście będziemy wszystko robić na GPS-ie. Dzięki macie, czekajcie, bo dzięki trzeba, nie macie za głośno, nie, macie chyba idealnie. Tutaj wszystko się nagrywa. Wyłączyłem, włączyłem. No. Zobaczymy, jak sobie dzisiaj John radził. Wiecie, co to na tego John Deere jest. Chociaż on nie, chyba nie chodził jeszcze z tym w ogóle. No, on z tym chyba nawet nie chodził, ja pierdolę, 15 na godzinę. Uprawka to w tym pójdzie raz, dwa, mi się wydaje. U Adriana 68-30 chyba jedzie z 10-11 może na godzinę max. A tu 15, no, no, nieźle. Dobra, nawracamy. Odcinek dzisiaj oczywiście będzie trwał mega długo znów. Mam praktyki i nagrałem to po 23. Myślałem, że mi się uda serial, ten nowy odcinek z serii nagrać, ale mi się nie udało. Jeszcze potrzebuję trochę czasu, jak widzicie. Bo to nie jest takie hop-siup, że sobie nagram i tyle. Także no. Tutaj skaczą FPS, ale do 40 dobija. Nawet na odcinku jak nagrywam. Także no jest kapitalnie. John Deere sobie jeździł oporowo. Starfire 3000 się ładnie sprawuje. Tylko sprawdzę, czy to serio Starfire. Tak, to chyba Starfire 3000. Chyba tylko to Starfire 3000 jest w John Deere'ach, co mi się wydaje. Nie wiem, jak ktoś jest znawcą i ma albo ma w ogóle John Deere'a, to może napisać. Tylko ten mi niech napisze, który ma tego John Deere'a. Bo znawca, który ma John Deere'a, ale nie ma tego i nawigacja od Starfire. Bez modelu Starfire, to lepiej niech mi nie pisze, bo to wiecie, to różnie bywa. Niech napisze lepiej doświadczony, niż bzdury jakieś pisać. Czy jest inny model Starfire, nawigacji John Deere Starfire, czy tylko do 3000 jest, nie? Wiecie, czy tylko 3000 jest dostępne. Niech może napisać, nie? Bo ja na internecie nie czytaję w ogóle coś tego. Jakiej wolę. To jak napiszę. Nie wiem, co jeszcze zjebać się chce. Jest wiele czynników, które się na to składa, no ale. I co, odcinki będę z uprawki robił mega długo.
Nie, no ja tu przyspieszę, nie? Na weekend to ja bardzo tu przyspieszę, to pojedziemy na tamte pola i tu zaczniemy, tu będzie już koniec i na pewno będziemy zacząć kopać te ziemniaki. Będzie elegancko oczywiście. No, na weekend wracicie bardzo szybko jak coś. O to się musicie martwić, że odcinek wleci jakoś mega późno. Nie. Wleci mega szybko. Gdzieś już nawet może być przed 10, po 10, zależy jak mi się tylko uda. Wolałbym raczej, żeby był na godzinę najwcześniejszą, jak tylko się da. Ten odcinek też muszę dzisiaj nagrać jeszcze. Jest już która? 23.22. Jeszcze muszę go wyrenderować, zrobić miniaturkę, wrzucić go, podać tam te pierdoły co trzeba, czyli tytuł, opis, hashtagi, jaka to jest gra, dodać ten, który film poprzedni ma się wyświetlać, który już jest opublikowany. No, takie bzdury. I czy ma być publiczny, czy prywatny? No, wiecie o co mi chodzi. Czy ma być też dla dzieci, czy bardziej, czy nie dla dzieci? O. I tak to wygląda właśnie. I tu miej siłę jeszcze to nagrać. Dzisiaj dobrze, że... Jakby to oglądacie, to dobrze, że dzisiaj... Jakby to oglądacie dzisiaj, czyli w piątek. Jezu. Ja to nagrałem w czwartek. Jakieś 24 godziny od publikacji poprzedniego odcinka. Wam to wrzucam. Dlatego dzisiaj jest piątek, a piątek, czyli weekend po pracy. Mam nadzieję, że będzie ten dzień dobry i nie będzie aż taki męczący jak inne. I że wrócę do domu i będę dla was coś robił dalej. Bo dzisiaj za dużo już co nie ogarnąłem. Bo po prostu czas leci za szybko. I tyle, nie? A żeby coś dobrego ogarnąć, to... tragedia życiowa, jak tu mówią. Także tak to wygląda. No. Nawracamy. Skrzynia power quad, jakby co. Tutaj chwilę pojedziemy bez GPS-u, bo nie wiem po co go włączę na takich kurde. Na takim czymś, jak tu widzicie. Bardziej wolę tak pojechać. No i teraz włączyć. O, i dajcie, fajnie poszedł. Bo jest opór. Oporowy, jak to mówią. Jest opór, jest. Także elegancko. Może za mały trochę, ale na razie mam taki, to takim trzeba robić w polu. To jest coś zbliżone chyba bardziej już pod R-kę albo pod M-kę, nie? Ciągnik. Chyba bardziej pod R-kę, nie? No, także tak to wygląda. Mamy ile już? Już 9 minut do odcinka minęło, widzicie? Dzisiaj tyle, ile tu zrobiłem na tym polu, to zrobimy. Kolejny odcinek i tak z tej serii będzie dopiero na weekend, także nie oczekujcie za szybko. A tą nową serię to chyba zrobimy w niedzielę, bo tyle rzeczy tam jest do pogarniania tej serii, że to masakra. Czasu wolnego mało. Strasznie mało. No myślałem, że będzie więcej czasu wolnego, no ale... Czego tu można się spodziewać, jak tu praktyki, tu to,
Tu jeszcze trzeba odcinki nagrywać dla was. No jakby tych odcinków nie nagrał, to bym... To wiecie, ja bym miał święty spokój. Ale chciałem zrobić daily. Jak na razie to daily chyba trwa... O, długo już trochę. No, długo, no. Coś długo, aż za długo. Może jeszcze miesiąc będzie trwało to daily, zobaczymy. Wszystko zależy ode mnie. Ale dużo zrobiłem, nie powiem. Bardzo dużo. To pole obecnie co ile zrobiłem, to jest wielkość tych pól, które mam jeszcze tamte po kukurydze, co na poprzednim odcinkach orałem, nie? Także, znaczy na poprzednim odcinku, tak, na poprzednim odcinku, tym ostatnim co był. Coś takiego. Kurwa, coś mnie ugryzło też w rękę i mnie swędzi. A i z takim życiem. No. No i oporowe jest oczywiście. Jutro piątek, to jutro wieczorem nagram dłuższy odcinek. No niestety dzisiaj jeszcze musi być ten krótszy. No bo niestety, ale praktyki nie wybierają. Człowiek też chce coś innego porobić, to nie może. I tak jest cały czas, nie? Jak to mówią. A ja wam przypomnę, że się wpadnie moją grupę na Facebooku i serwer Discord moich przyjaciół Patroka i Michała. Serdecznie zapraszam. Zapraszam także do łapkowania, subskrybowania tego kanału. Oczywiście, żeby było... No będzie mi miło oczywiście, żeby was odcinki live nie minęły. Także serdecznie zapraszam, żeby to zrobić. To jest taka, można powiedzieć, mała praca domowa. A zapomniałem właśnie o hashtagu jeszcze dzisiejszego odcinka, chyba tak? Tak. No to jak będzie hashtag Dłuto, a przypnę serduszko. Dłuto. 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 Mam nadzieję, że dobrze to napiszę w tym, nie? Dłuto. 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 Mam nadzieję. Bo jak nie, to sorry widzowie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Będę zapomniał o tym hashtagu, a wiecie. Nie wolno o tym zapominać. 13 minut. Oe. No coś te 13 minut, to co ja, to coś za dużo ja zrobił, nie? No trudno, na następnym odcinku będzie jeszcze dłuższy odcinek, będzie coś koło 40 minut. To ci jak się wszystko wyrobię, nie? Przecież tam będzie krótszy odcinek niż... Niczym się martwił nie będę musiał. Będę mu chcę nagrywać nadgodzinny odcinek, także no, będzie fajnie, chyba. Ale też jak mi się uda, to może spróbuję pomalować tego. Tego, jak to się mówi. Tą ramkę i ten... mocowanie naładowacz czołowy, nie? W sensie, no, konsolę do tura. Hmm.
Niektórzy pewnie się pytają, czemu ja tak zostawiam. No a w realu jak się robi? Też się zostawia. Jezu, przerobię normalnie tym ciągnikiem i tym. Tak żeby też nie było, że ja coś innie ja dobrze robię, nie? Bo ja chyba wszystko raczej dobrze robię. Według tego wszystko pewnie robię dobrze. Także co, dzisiaj mamy piąteczek, piątunie, jak to mówią. Także weekendu początek. Dzisiaj jest piątek, weekendu początek, polsko. Nachlejamy się jak świnie. Nie wiem, no dobra, żartuję sobie, ale... A dzisiaj jest piątek. O kur... Nie, spanie już się wdziela w mój organizm. No ale muszę dzisiaj to, co muszę, to muszę to dokończyć. Spokojnie do pierwszej mi może zejść, ale będę miał to zrobione i już nie będę musiał tego robić. Jutro tylko pod wieczór też będę musiał nagrać odcinek. Albo z nowej serii już będzie, albo też z tej serii. Ale będzie. Także to mnie cieszy najbardziej. W końcu coś nowego zaczniemy. Chyba, że wezmę swój taki stary save, ale zobaczymy. Nie wiem, czy na tej mapie zrobić, czy na innej mapie. Jeszcze się zastanawiam, na której mapie robić tego save'a. Czy na tej, czy na tej, na tej, czy na tej. Ale chyba zrobię na tej. Na tej, co tam ogarniam teraz. No to mam dwie mapy. Jedną mam ogarniętą. W razie w jak coś. Już to ogarnąłem tą mapę wcześniej. Chyba z jeden dzień. Nie. W poniedziałek ją robiłem. A przez tego nagrywam dla was odcinki. Dlatego nie mogłem nic więcej zrobić. Tak to wychodziło właśnie. Bo przecieniaki nie, jak zdążę zrobić, to zrobimy. Jak nie, no to trudno. Bo przecieniaki zrobię sobie już poza odcinkiem, że zaś nie było. Jak nie swędzą, te komary gryzą. Wszystko swędzi, ja idź takim życiem. Ciekawe, czy tam u was te żniwa skończyli, czy nie jeszcze. Na przykład teraz możemy w sumie... No, żeby zaś nie było, że prawa autorskie... Ło kurwa, bo mi farmingu wyjedzie ten ciągnik poza. Na przykład możemy kogoś pozdrowić na odcinku. Jeśli ta osoba ogląda, to będzie pozdrowiona. Życie nowego tiki. Także też serdecznie zapraszam, bo coś zasięgi też ucięło. Ale serdecznie zapraszam. I będzie to osoba... Tu wyciszyłem to już. Będzie to oporem dujem. Także serdecznie cię pozdrawiam. Oporem dujem. No mam obecnie ile? Będzie niedługo 300 wyświetleń, ale chciałbym, żeby było więcej. Dlatego jeśli jesteś drogi widzu, to pamiętaj, żeby wpaść na tego. Wpaść, po prostu będę wdzięczny. Jeszcze nie. Nie mogę też kogoś podejść z YouTube'a. A pozdrawiam oczywiście Agrotinzator. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Patrok. Oczywiście kochana. Pozdrawiam także również Michała, fanatyka Bizona Super Z056. Mam nadzieję, że wam się chłopaki to podoba. Pozdrawiam Ursusa. Kogo jeszcze tu mogę pozdrowić? Pozdrawiam Ursusa oporem. Bo jeszcze mogę pozdrowić tutaj z takich znajomych na Discordzie. Nie wiem w sumie szczerze,
Nie wiem. I wszystkich mogę już powiedzieć, tak już może powiem oficjalnie, a poza tym wszystkich znajomych z Discorda, których znam osobiście poprzez Discorda. Także serdecznie pozdrawiam dla was. Trzymajcie się tam, chłopy. Bo widzę, jaka sytuacja w kraju. O kurwa, i przez tą głupią nawigację, nie? Wyłączę. No czasami jest tak, że coś się zamontuje, coś trochę wkurza, ale myślę, że nawigacja i tak była warta mojego tego, bo tak to bym musiał cały czas sterować. No tak to tylko sobie pyk, cyk i tyle, nie? No i dobra, tu już jest zrobione. Też tutaj ten kawałek uprawimy. I tam jeszcze muszę po przecinek zejść, tam gdzie na wjeździe oczywiście. No i dobra. Tutaj mamy które minuty? 20. No, do 23 chyba dobije, nie? Także tu na spokojnie. Wiecie co, wolę sobie w żywo jednak wjechać, bo ja mam ten obciążnik wystający i lepiej będzie w tom uprawić. Wolę w żywo lepiej wjechać niż w dom, że coś tam się gapiły. Dobra. Tutaj jeszcze kawałeczek. No i to na tyle będzie. Także co? Także co? To byłoby na tyle. Do kolejnego odcineczka. Miłego popołudnia. I miłego weekendu, także serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, a ja co będę się żegnał, także na razie, cześć!